Jan Klubowicz, Gość Niedzielny. Chciałem zapytać, jakie wrażenia towarzyszyły panu premierowi podczas zwiedzenia, tego szybkiego zwiedzenia wystawy Stałej Muzeum II Wojny Światowej? Jestem tutaj po raz pierwszy, jestem wstrząśnięty, bo z jednej strony czuć ten bezmiar zła, jakim była II Wojna Światowa, a z drugiej strony jest tu wiele takich promyków nadziei i wiary w człowieka, zwłaszcza tam, gdzie w tych sekcjach, które dotyczą ruchu oporu, ruchu niesienia pomocy prześladowanym, zwłaszcza osobom pochodzenia żydowskiego. Bardzo się cieszę, że ta ekspozycja jest przez pana dyrektora Nawrockiego uzupełniana i modyfikowana w taki sposób, żeby jeszcze dobitniej unaocznić skalę cierpień narodu polskiego. Czy jakieś szczególne elementy wprowadzone przez nową dyrekcję zapadły panu premierowi w pamięć, spodobały się, ocenia pan pozytywnie poszczególne aspekty, te nowe aspekty? Tak, wspomniałem, najważniejsze jest to, żeby na tle uniwersalnego cierpienia, jakim była II wojna światowa, wydobyć na jaw także to, co było unikalne w jego planach. Przedstawienia na przykład prześladowań, jakie doznawali duchowni, czy szerzej osoby związane z Kościołem. Myślę, że zwłaszcza z punktu widzenia turystów zagranicznych, a oni stanowią dużą część zwiedzających, to jest bardzo ważne uzupełnienie, nawet powiedziałbym bardzo ważna korekta.